Cześć, witajcie w pierwszym odcinku nowej serii Fotopomysły. W serii tej będę Wam przedstawiał różnego rodzaju pomysły na robienie zdjęć. I w dzisiejszym odcinku, ponieważ za oknami pogoda bardzo kiepska, pada już chyba trzeci dzień, chciałbym Wam pokazać, jak w bardzo niewielkim studio, w sensie kawałek blatu i kilka dodatkowych akcesoriów, możecie zamknąć pewne przedmioty w kropelkach wody. Zapraszam. Ponieważ aura na dworze bardzo kiepska i wygląda na to, że weszliśmy w taką porę roku, kiedy rzeczywiście coraz trudniej będzie znaleźć ciekawe warunki do fotografowania krajobrazów, więc pomyślałem, że warto by było zastanowić się, co w tego typu sytuacjach możemy zrobić, będąc w domu. I pomyślałem, że fajnym pomysłem byłoby zrobienie zdjęć takiej quasi makrofotografii, w której wykorzystalibyśmy kilka drobnych akcesoriów, które mamy dostępne bądź w domu, bądź też możemy bardzo łatwo znaleźć na dworze i za pomocą tych przedmiotów możemy zbudować sobie bardzo interesujące pomysły na zdjęcia. Ja oczywiście wykorzystałem do tego rodzaju fotografii przede wszystkim aparat, fotografowałem Canonem EOS R. Do tego wykorzystałem zestaw pierścieni do makro. To są zwykłe trzy pierścienie 13 mm, 21 mm i 31 mm. Do tego wykorzystałem trochę innych akcesoriów. Po pierwsze strzykawka z igłą. To jest strzykawka piątka, które kupiłem w aptece za jakieś drobne pieniądze. Mamy glicerynę, którą wykorzystałem do dodania do wody. Zwykła czysta woda, do której dodałem kropelkę dosłownie tego oto preparatu po to, żeby te krople, które uzyskiwałem, były jak najfajniej formowane. No i wykorzystałem kilka innych akcesoriów, oczywiście obiektyw. Eksperymentowałem z różnymi obiektywami, przede wszystkim obiektyw 24-105 z bagnetem EF, Elka ze stałym światłem 4, wężyk spustowy, żeby nie wprowadzać całego zestawu w drgania, aparat stał na statywie Gico, no i na biurku tutaj po lewej stronie rozstawiłem sobie takie mini studio doświetlone softboxem, który świeci na mnie tutaj z góry i z drugiej strony doświetlony lampą LED-ową. A co było tematem mojej fotografii? Tematem mojej fotografii były krople wody, w których tle znajdowały się różnego rodzaju przedmioty. Wyszedłem do tutaj na podwórko, do ogródka i przeszedłem się też dookoła osiedla, na którym mieszkam, żeby znaleźć trochę różnokolorowych liści o różnych kształtach. Kupiłem też w kwiaciarni dwa gerbery, jeden czerwony, drugi różowy. I te gerbery posłużyły mi z jednej strony jako tło, ale z drugiej strony z takiego kwiatka wyrwałem sobie pojedyncze płatki. Momencik, o! Wyrwałem sobie takie oto pojedyncze płatki po to, żeby na tych płatkach właśnie za pomocą strzykawki zaaplikować kropelki, które na tych płatkach dość fajnie się układały. Wykorzystałem też bardzo długie igły. Nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy, z jakiego rodzaju drzewa iglastego te igły były. I na tych igłach też starałem się zawiesić kropelki wody. Strzykawka, tak jak powiedziałem, piątka. W aptece kupiłem igłę dosyć grubą. Nie mam pojęcia, jaka to jest konkretnie igła, ale jest dosyć gruba po to, żeby ten strumień, który wypływa, nie był zbyt cienki i za pomocą strzykawki w ten oto sposób, popatrzcie, nie wiem, czy to będzie teraz widać, no pewnie nie będzie widać, ale za pomocą strzykawki po prostu w ten sposób aplikowałem kropelkę wody, żeby znalazła się ona na listku, właśnie na płatku kwiatka, na listku, bądź też
na igiełce sosnowej czy też świerkowej. Taka kropelka przy odpowiednich ustawieniach aparatu działa jak soczewka. Ja eksperymentowałem z różnymi czasami ekspozycji. Eksperymentowałem z różną przysłoną. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ponieważ jest to, no jakby nie patrzeć, rodzaj makrofotografii, dość sporo walczyłem, żeby uzyskiwać ostre obrazy w tych kropelkach i muszę przyznać, że jak na pierwszą próbę nie wychodziło mi to zbyt dobrze, co zobaczycie na końcu na zdjęciach. Natomiast generalnie rzecz biorąc, starałem się te czasy naświetlania, żeby one były gdzieś w okolicach 1,05 sekundy, żeby były w miarę krótkie. Przysłoną operowałem w przedziale od 2,8 nawet do 13, żeby zobaczyć, jakie będą różnice na tych zdjęciach. I to, co bardzo ważne, świeciłem latarką na obiekt, który był właśnie za na przykład takim płatkiem. Czyli jeżeli sobie popatrzycie na ustawienie kadru, to tu mieliśmy płatek, na którym była kropelka bądź też igła, a z tyłu było tło, którym na przykład w tym przypadku był gerber czy też była gerbera. Znalazłem też jakieś błyskotki Julki, mojej żony, czyli znalazłem jakąś kosmetyczkę, która była pokryta czymś w rodzaju brokatu, który dosyć fajnie się mienił w zależności od tego, jak padało na ten brokat światło. I dzięki temu mogłem uzyskać różnego rodzaju fajne bliki w tych kadrach, a to, co ten brokat, który znajdował się bezpośrednio na tej kosmetyczce czy też tej saszetce, on dość fajnie wyglądał w samej kropelce wody. To jest taki pomysł, który właściwie nie ma ograniczeń. Możecie jako miejsce, na którym aplikujecie krople czy też kropelki wody, wybrać dowolny przedmiot. Tym przedmiotem może być, tak jak powiedziałem, płatek, może być liść, może być igła właśnie sosnowa, może to być jakaś gałązka i tak dalej, i tak dalej. Możecie eksperymentować w taki sposób, że na przykład spróbujecie w zamrażalniku zamrozić sobie bryłki lodu i w tych bryłkach lodu umiejscowić na przykład właśnie taki płatek, czy też jakieś inne przedmioty. Jako tło możecie wykorzystać dowolny element. Może to być coś w rodzaju właśnie liścia, który będzie miał jakąś teksturę. Może to być kwiatek tego typu lub też inne kwiaty innego rodzaju. Mogą to być jakieś backdropy, czyli tła, które wykonacie sami, które kupicie. Mogą to być materiały, może to być coś o bardzo specyficznej strukturze, może to być szkło. Ja również wykorzystywałem do oświetlania tej całej mojej sceny, wykorzystywałem różnego rodzaju folie kolorowe. Folię niebieską, czerwoną, żółtą, zieloną, po to, żeby modyfikować światło, które oświetlało całą moją scenę i dzięki temu znowu mogłem uzyskać bardzo, bardzo różne efekty. I tak jak powiedziałem, poza tym, że scena była oświetlona tym softboxem i dodatkową lampą LED-ową, to wykorzystywałem też latarkę, w której mogłem modyfikować strumień światła, czyli ten strumień mógł być bardziej skupiony lub też bardziej rozproszony, bardziej miękki. I również tą latarkę przesłaniałem sobie różnego rodzaju foliami. Jeszcze jedną ciekawą rzeczą, którą robiłem, to to, że w tle za moim pierwszym planem, za moją kropelką umiejscowioną na jakimś konkretnym przedmiocie, ustawiałem sobie na przykład świeczkę. Podpalałem oczywiście knot, żeby uzyskać płomień i następnie eksperymentowałem z tą świeczką. To też jest bardzo ciekawy efekt. W tej sytuacji gasiłem te światła główne, które miałem dookoła mojej sceny, po to, żeby mieć taki rzeczywiście dosyć ciemne, takie dosyć ciemne tło i tylko i wyłącznie ten płomyk płonący na knocie świeczki, który odbijał się właśnie w kropli wody, która soczewkowała i w odpowiedni sposób oczywiście odwracała ten obraz. W postprodukcji tego typu zdjęcia możecie modyfikować na dowolny sposób. Możecie zmieniać nieco
Możecie nieco zmieniać balans bieli, możecie gasić całe tło, żeby było w miarę ciemne. Możecie uzyskiwać efekt siluet nie tylko w postprodukcji, ale również odpowiednio oświetlając przedmioty. Ten efekt siluet pozwala na to, że przedmiot, na którym ta kropelka jest, jest de facto cieniem, a tylko ten, to, co jest w samej kropli, jest widoczne. Więc tutaj możliwości kreowania tej sceny jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli pomyślicie o tym w kategoriach kreatywnych, czy też kreatywności, albo kreacji pewnej artystycznej, to właściwie, tak jak powiedziałem, nie macie jakichkolwiek ograniczeń. Jeżeli macie ponurą aurę na dworze, wystarczy kawałek blatu, trochę światła, może to być światło dzienne, nie musicie tego doświetlać światłem sztucznym. Ja akurat robiłem to już w godzinach popołudniowych, kiedy teraz dzień kończy się dosyć szybko. Natomiast jeżeli będziecie to robili w dzień, możecie wykorzystywać światło dzienne. Możecie wykorzystać obiektywy tradycyjne, manualne, takie jak Heliosy czy Pentakony, po to, żeby uzyskiwać jakieś ciekawe bliki. Możecie wykorzystać do tego, żeby przedmiotem czy też tematem waszego zdjęcia były nie tylko jakieś liście czy kwiaty, mogą to być dowolne przedmioty. Ja na jednym ze zdjęć jako tło wykorzystałem jeden z medalików, które nosi Julka, więc to też jest jakiś sposób na to, żeby w tej kropelce wody pokazać coś ciekawego. Więc podsumowując, to taki pierwszy pomysł na to, co możecie robić, kiedy na zewnątrz jest ponuro. Wydaje mi się, że tu wszystko zależy od tego, jaki macie pomysł, jak chcecie zrealizować tego typu przedsięwzięcie, ale właściwie nie ogranicza was nic. Macie aparat, wystarczą pierścienie za naprawdę groszowe pieniądze, ewentualnie dedykowany obiektyw makro. Ja takiego obiektywu nie mam. No i później troszkę przedmiotów, które kosztują grosze, tak jak na przykład strzykawka z igłą. Możecie też wykorzystać jakiś inny aplikator, natomiast wydaje mi się, że strzykawka jest rzeczą najwygodniejszą. Możecie zajść do kwiaciarni i zapytać o odpady. Ja akurat w kwiaciarni, w której zawsze kupuję kwiaty, tak, kupuję kwiaty mojej żonie, w której kupuję kwiaty, pytałem i tam właściwie nic się nie marnuje, ale bardzo często są takie ścinki, które wykorzystywane są w jakichś wiązankach różnego rodzaju, więc wtedy one są znacznie, znacznie tańsze. I to też jest dobry temat do tego, żeby właśnie jako tło coś takiego wykorzystać. Jeżeli z tej strony będzie aparat, to właśnie ten żółty środek takiego Gerbera z tą czerwoną otoczką będzie wyglądał dosyć fajnie. Więc moi drodzy, to taki pierwszy pomysł na to, co możecie porobić, jeżeli chodzi o fotografię taką tutaj w domu. Te wszystkie przedmioty możecie montować na jakichś drucikach, szpilkach. Możecie kupić takie małe klamerki w sklepach takich technicznych, gdzie możecie kupić akcesoria plastyczne i to wszystko sobie ustawić na bądź jakiejś piance montażowej, bądź jakimś sztywnym bloku stropianu, w który to wszystko będzie łatwo montowane i właściwie nic więcej wam nie jest potrzebne. Więc taki pierwszy pomysł. Teraz możecie zobaczyć kilka przykładowych zdjęć. Tak jak powiedziałem, nie wyszły może one idealnie tak jak chciałem. Cały czas tego rodzaju fotografia wymaga eksperymentowania. Ja myślę, że popróbuję jeszcze, żeby uzyskać trochę ciekawsze, trochę lepsze efekty. I bardzo jestem ciekaw, jakie wy macie pomysły na fotografowanie w tego typu dni, jak mamy teraz, kiedy coraz więcej będzie tych dni. Po pierwsze, kiedy niekoniecznie pogoda nam będzie dopisywała, a po drugie, te dni są bardzo krótkie, więc wtedy ze względu na to, że pracujemy, no nie możemy w tygodniu wyskoczyć sobie na wschód czy zachód słońca, ale wieczorem, aranżując jakiś niewielki setup w swoim studio, możecie zrobić coś ekstra. Więc napiszcie w komentarzach, jak wy spędzacie czas, kiedy chcecie pofotografować, a nie macie warunków do fotografowania krajobrazu. No jeśli wam się to podobało, zostawcie kciuka, zasubskrybujcie i oczywiście przede wszystkim czekam na wasze komentarze. Udostępnijcie film, bo być może innym też się przyda. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!